Ogrzewanie nasion w gorącej wodzie. W poprzednich częściach mówiłam o tym, jak bardzo ważne jest przygotowanie nasion do siewu i że jest to jeden z najważniejszych czynników w uprawie silnych i zdrowych roślin. Dzisiaj pomówimy sobie o ogrzewaniu nasion gorącą wodą. Przygotowanie nasion do siewu obejmuje również podgrzewanie gorącą wodą, co pomaga uniknąć chorób bakteryjnych, np. bakteriozy naczyniowej podczas uprawy kapusty. Musimy namoczyć nasiona w gorącej wodzie, czyli w 50 stopniach Celsjusza przez 20 minut. Temperatura wody stopniowo spada, dlatego należy ciągle dolewać gorącej wody. Po zakończeniu zabiegu nasiona schładzamy zimną wodą i układamy do wyschnięcia. Musimy siać tego samego dnia, w skrajnych przypadkach następnego. W podobny sposób podgrzewa się nasiona i innych warzyw. Na przykład czarne nasiona cebuli należy moczyć przez 6-8 godzin w wodzie o temperaturze 40 stopni Celsjusza. Doskonałym pomysłem jest moczenie nasion w termosach lub w pojemnikach postawionych na kaloryferach.